Siemano, witam w odcinku z wykopkami. Pierwszy fant to coś takiego. Wygląda jak taka klamerka do włosów. Nawet sprężyna jeszcze się ostała. Szkoda, że niekompletna. Tutaj takie ząbki ma. O, nawet otworzyła się. Działa. Drugi sygnał po drugiej stronie tego drzewa. Tam był wcześniej. I kolejny fragment tej zapinki, klamerki. Ja mam taką teorię, oczywiście to tylko wyobraźnia. Tutaj żołnierze walczyli i być może taki żołnierz sobie wziął albo dała mu ukochana na pamiątkę, żeby pamiętał o niej, taką klamerkę do włosów. No jest taki mocny symbol dość. Także to, co miała pod ręką, to mu podarowała. No on tutaj ją zgubił. Myślałem, że kupa mi przyniesie szczęście. Patrzcie, świeżutka kupa. A obok kupy sygnał. Mówię, to był znak. To był znak na tubkę. Czokodupka. No i jestem w takim miejscu. Przedarłem się jakieś pół kilometra przez chaszcze. Piękne tam są różne miejsca bytowania saren i dzików. W tych krzakach taki azyl dla nich, można powiedzieć. No i tutaj takie zdziczałe czereśnie. Wyobrażałem sobie, że może akurat nie te, ale tamta trzecia jest dużo większa, że kiedyś tutaj jakieś dzieciaki mogły się wspinać na te drzewa i czereśnie sobie zrywać, a z kieszeni leciały im monety. No i jest moneta. Jest moneta. Jeszcze nie sprawdzałem, co to jest, także sprawdzimy razem. Co to jest? Chyba kopiejka. Chyba kopiejka. Wybaczcie za ten widok, ale te spodnie po to są. Tak, Mikołaj II. Ale super. Ostatnio mam szczęście do pana Mikołaja. Ostatnio fajną monetę, jaką znalazłem, to właśnie był Mikołaj II. No to fajnie, super. Zaraz wam powiem, z którego roku. Widać, 1896 rok. Super, ja powiem wam, że najbardziej lubię znajdować fanty z właśnie z czasów końcówki XIX i początku XX roku. Taki mam sentyment, jakby, nie wiem, jeszcze czuję powiew tych czasów i nie wiem, może w poprzednim wcieleniu żyłem w tamtych czasach, nie wiem, ale bardzo, bardzo lubię ten właśnie czas. Jeszcze przed wojnami, albo międzywojnie też fajne jest, piękny fancik. Jak już się podejmie trop, czyli znajdzie się coś fajnego, no to trzeba wleźć w każdy krzak obok, sprawdzić. No i w takich krzakach jest tutaj denar. Złoty. Złoty denar. Spójrzcie, jaki piękny. Towar dla wybranych tylko. Denar księcia Peweksa. No i mam fancik, który lubię. Jest łyżeczka. O, dziurawa. Niestety. Czy ona jest srebrna? Chyba jest srebrna. Spod spodu wychodzi sreberko. Nie miedziucha. Nieźle.
Tu nie ma co mówić. 50 groszy, 78 rok. Znalazłem wcześniej miedziany drucik właśnie, jako wnyka. I teraz znalazłem aluminiowy drucik jako wnyka. Tylko większy, dużo większy. Spójrzcie tutaj, jak to się zaciśnie. No w tym momencie to jest już uszkodzone też, ale idzie, działa. Jak to się zaciśnie, to już zwierzę zostaje na amen. Kiedyś znalazłem borsuka złapanego na taką wnykę. To tylko futro z niego zostało i kości. Powiedzcie mi, co ludzie mają w głowach? To już śmiecenie to jest pikuś w porównaniu do czegoś takiego, no. Na głowę bym temu, kto to zrobił, założył to. Bez wahania. Ale jakby nie patrzeć, zdobyłem trochę aluminium przynajmniej. Jest taka ciekawa miejscówka, tutaj też duże drzewo czereśni, ale tak dziwnie urosło, że z tej perspektywy to wygląda jak jakieś zwierzę takie. I tutaj grzbiet. No, tutaj tak wygląda właśnie. Śmieszne. Ale to jest super miejscówka, żeby sobie siąść, na przykład jakieś winko wypić i zgubić na przykład 2 złote z PRL-u. I tak też się stało. 2 złote z PRL-u. 79 rok. No i sprawdźmy, co ja tu znalazłem. Jest guzik. Jest guzik. Oczyśćmy go i sprawdźmy z przybliżenia. No niestety, to tylko guzik Ludowego Wojska Polskiego. W bardzo ładnym stanie zresztą. Nawet tutaj, o, patrzcie, jeszcze połyskuje. Właśnie tutaj przecierałem przede wszystkim sprawdzić, czy ma koronę. No ale nie ma. Nie ma korony. Ale guzik w bardzo dobrym stanie, kompletny. Pewnie będzie bardzo ciemno tutaj. Taki dziki sad. W wielu tych dzikich sadach ja byłem. I co my tu mamy? Jakiś śmietnik stary i taka miska fajna, w dobrym stanie, chyba nie jest dziurawa nawet, tutaj trochę chyba złapała rdzę, ale patrzcie, fajna miska emaliowana, taka dla psa do wody, elegancka. Zabieram z tych czeluści. Folii dużo takiej starej, niestety. No, ta miseczka made in Poland. Nie ma napisane gdzie, jest taki symbol czajnika. No, fajna miska. Ale piękne drzewo. Stara jabłonka. Kolejnym fantem jest, o, tych polmosów to już sporo nakopałem dzisiaj. To jest napisane Zjednoczony Przemysł Spirytusowy, z tego co pamiętam. Mogę tam trochę przekręcić, ale o to chodzi, że po prostu taka spółdzielnia jakby spirytusowa była. A jeszcze mam ciekawostkę taką, no nie mogę tego przegapić po prostu. Spójrzcie, jak prawdopodobnie bażant ogolił jabłko. Została tylko skóra. Skorupa taka. A tu wszystko wygolone ze środka, wydziobane. Jak dużo dają takie jabłka dziko rosnące w takim dzikim sadzie. Ile to jest pokarmu, pożywienia dla zwierząt różnych. Fajnie, że jeszcze takie miejsca istnieją. I te jabłka mogą być pokarmem dla
na tych wszystkich dzikich zwierzaków. No niesamowite po prostu. Będę kończył te wykopki, bo stała się rzecz jakaś niesamowita. W środku, w środku tego sadu, spójrzcie co znalazłem. Złom, i to nie mały złom, bo tutaj chyba ktoś sobie odkładał ten złom. Ale dawno, dawno temu, patrzcie, odkładki kolejowe normalnie. Takie jak łowie magnesem. No skąd one się tu wzięły? Do pierwszych torów tutaj to jest kilka kilometrów. Patrzcie, jedna podkładka. Znowu kawałek jakiś. O. Ciekawe. Patrzcie. Tutaj w ziemi jeszcze siedzi coś. No nie. Tutaj coś ciekawego. Ła, patrzcie, to też jest od. To też jest chyba od PKP, nawet jest napisane. Ła. PKP jest napisane. To też jest od wagonów. O, tutaj jest coś napisane. ZNTK Radom. Ale fanty. Ale fanty. I to jaki ciężki złom. I tutaj dalej jeszcze jest. Jeszcze jedna podkładka. O nie. Jeszcze jedna podkładka. Ta mniejsza tym razem. I jeszcze jedna podkładka. Dacie wiarę. A tu co? A tu co? Jeszcze jedna podkładka. Cała tutaj z tymi śrubami i z tymi nakładkami jeszcze. Nie wierzę. No ja to mam. Z tym kolejowym złomem. Tutaj jeszcze coś takiego w ziemi siedzi. Jakaś drabinka chyba. O nie. Nie. Dacie wiarę. No muszę to wziąć. Do plecaka to zapakuję. Bo jest taki na ziemniaki parnik. Ale jeszcze dalej coś jest. Z daleka zobaczyłem. Jakaś kierownica chyba. Ja nie mogę. Co to jest? Jakiś zawór chyba. Ła! Nie. To jest kierownica. O nie. No nie wierzę. Patrzcie. Nie. Co tu się dzieje? Hamulec. Hamulec kolejowy. Taki jak wyłowiłem kiedyś. Nie. Jeszcze coś tu jest. A ta blacha tutaj jeszcze jest. Ja. Co tu się dzieje? Dobra. I tak. Wziąłem dwa podkłady. Jedną tą walchę taką od wagonów i tą kierownicę. Po resztę wracam jutro. Ale żeby trafić w to miejsce, znalazłem taką puszkę starą od Okocimia. Sama puszka też jest już, można powiedzieć, zabytkowa. I tą puszkę sobie tu położę. To będzie znak, żeby tu skręcić, bo tych wąwozów to jest mnóstwo. Także jutro wracam po resztę złomu i zrobię podsumowanie na działce.
drugi dzień rano lecę po ten złomik, bo nie mogłem zasnąć, tak myślałem o nim całą noc. No dotarłem do tego miejsca, spójrzcie, jeszcze wytargałem z ziemi kolejne płytki, taki gruby płat blachy, rury różnego rodzaju, taki szpikulec, wkręcam, jeszcze jest jeden, tutaj drugi, jeszcze przyczepiony do płytki i po prostu tutaj kopię i cały czas wyjmuję. O, następna płytka. Także jak wykopię, jak to spakuję, zaniosę, to zrobię podsumowanie. Czuję się jak w jakimś wietnamskim wojsku. Przecież z tym plecakiem obciążonym i jeszcze reklamówką. Najpierw schodzę z takiej skarpy, później idę drogą. Brakuje, żebym jeszcze w takie bagna wlazł. Później pod pniem jednym muszę schylić się. Później jedna kładka nad rzeczką. Później mostek nad rzeczką. Bardzo taki chybotliwy. Później prosta i jeszcze pod górkę na skarpę i jestem na miejscu. Więc kurczę, taki trening. I moim priorytetem są płytki podkładowe. To na pewno dzisiaj zabiorę. A taki mniejszy złom, jakieś rurki, to ja sobie to zdeponuję na przyszłość. Skoro to tutaj tyle leżało, to jeszcze trochę poleży. A najważniejsze są płytki podkładowe i to dzisiaj muszę zabrać. Na razie zrobiłem jeden kurs, nie licząc tego wczorajszego. Obstawiam jeszcze 3 kursy i myślę, że się uda te płytki wszystkie zabrać. A tak optymalnie to z 5 kursów by było jeszcze, to bym już chyba zabrał wszystko. Jest puszka, więc skręcam. Najpierw trzeba wejść na tylko skarpę, a potem z plecakiem obciążonym zejść. Dobra. To zostawiam, a to zabieram. I jeszcze mam już 3 płytki naładowane w plecaku. Spójrzcie, jak skamuflowałem. W ogóle nie widać, że coś tu jest. Podsumowanie fantów wykopkowych. Najlepsza to jest tutaj te półkopiejki. Mikołaj II, 1896. Guzik mam jeszcze. LWP, zakrętka od wódki z Peweksu, 50 groszy, 2 złote z PRL-u, tutaj ta zapinka taka, no i srebrna łyżeczka z wygryzioną dziurą. No a fanty kolejowe, no to spójrzcie sami. Witam na podsumowaniu złomu. Tyle udało mi się zabrać z tych mniejszych rzeczy, 2 wkręty, taki szpikulec, taki hak, ćwiek, no oczywiście moją puszeczkę ukochaną. Wiecie, że ona jest z 95 roku? Gdzieś tu jest napisane. No. Tutaj ZNTK Radom, tutaj hamulec kolejowy, no i spójrzcie na to, co tu się dzieje. 10 dużych podkładek i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 małych podkładek. No jest tego sporo. W następnym odcinku u taty na kanale zważymy to wszystko i się dowiemy, ile to wszystko razem waży. Wszystko to przeniosłem na plecach, w tym plecaku i w tej torbie. Także dawajcie mi dużo łapek w górę, docencie ten wysiłek. Sprzedajemy ten złom, część oczywiście pieniędzy pójdzie na schronisko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście zapomniałbym o najciekawszym fancie, czyli w tym kole. Niektórzy na grupie śmiali się, że to nowa cewka od Gareta z Ursusa.